jest dowodem na to, że Rosja wcale nie potrzebuje wojen hybrydowych, wojen na Krymie, rozmaitych aneksji i akcji zbrojnych. Ta afera jest dowodem na to, że Rosja jest w stanie przewracać bardziej wrażliwe państwa przy pomocy dziwnych operacji finansowych. A co, że Europa dała się zrobić w konia? Europa się dała, Europa dała się totalnie zrobić w konia. Co się kryje pod hasłem rosyjska prania? Rosyjska pralnia to największy i najlepiej udokumentowany system prania pieniędzy w Europie Wschodniej. W tym przypadku dzięki współpracy kilkudziesięciu redakcji z wielu krajów mamy pełną ekspozycję zjawiska, pełną ekspozycję, która pokazuje to, w jaki sposób banki, skorumpowani politycy i inne instytucje finansowe są zamieszane w pranie brudnych pieniędzy. Mówicie brudne pieniądze. Co to są za pieniądze? Łapówki. Unikanie VAT-u. Być może pieniądze z przestępstw. A może pieniądze z łapówek Gazpromu dla kogoś. A może jakieś dziwne pieniądze rządu rosyjskiego. Tego nikt nie wie. Źródło tych pieniędzy jest nieznane. Mimo że prokuratorzy z Mołdawii jeżdżą po całym świecie, szukają pomocy, żeby wyjaśnić tę historię, byli w Stanach, byli w różnych krajach Unii Europejskiej, to akurat w Rosji, no jak raz, mają pod górkę. Ile pieniędzy zostało przepranych? Około 22 miliardów dolarów zostało przepranych, chociaż śledczy z Mołdawii i z Łotwy mówią nawet o 80 miliardach. Tak naprawdę nie wiemy i to wciąż będzie wypływać, te konkretne liczby, konkretne dokumenty. Połowa krajów, które istnieją na świecie, bo chodzi o 96 krajów, przez które przeszły przelewy, chodzi o 730 banków, 5 tysięcy firm, które były zamieszane i które tworzyły część tej wielkiej rosyjskiej pralni. I świadczy to o totalnej penetracji światowego systemu finansowego, zachodniego systemu finansowego przez rosyjskie brudne pieniądze. Moim zdaniem taka operacja nie mogła się udać bez współpracy rosyjskich przedsiębiorców, przedsiębiorców na Zachodzie, zachodnich banków, a przede wszystkim bez pozwolenia i zielonego światła z Kremla. Najtrudniejsze było zrozumienie tego całego mechanizmu. Czyli są tak skomplikowane, że oczywiście my upraszczając na użytek naszych czytelników i widzów, musimy skondensować tę historię. Natomiast jakby dyskusja i stopień wejścia w to wszystko był tak trudny, że ja miałem momenty załamania. To znaczy momenty, w których myślałem, nie, znaczy nie damy rady, tego jest tyle. Na szczęście jakoś nam się udało wziąć to, co najważniejsze z tej historii i pokazać. Prześwietlenie i pokazanie tej gigantycznej międzynarodowej pralni brudnych pieniędzy było możliwe jedynie dzięki współpracy ponad 100 dziennikarzy z kilkudziesięciu krajów z całego świata. Po raz pierwszy tylu dziennikarzy z tylu redakcji nagle bierze się za jeden temat. Wy ze sobą współpracujecie czy konkurujecie? To jest przykład dobrej spółdzielni dziennikarskiej, w której jedno miejsce to jest OCCRP, czyli Organized Crime and Corruption Reporting Project. Takie miejsce, które się znajduje w Bośni. Prowadzi bardzo dużo dziennikarskich śledztw wszędzie, w całej Europie, właściwie na całym świecie. I to ludzie stamtąd dostali materiały wyjściowe, czyli informacje, które pochodziły, możemy powiedzieć, prawdopodobnie z banków. Czyli dziennikarstwo przeciekowe? Nie, dziennikarstwo śledcze, ponieważ ciężarówka dokumentów z banku nie oznacza nic. Bez dziennikarstwa to jest wciąż ciężarówka pełna dokumentów. Ale to, co zrobili dziennikarze z OCCRP, Paul Radu i jego koledzy, to jest głęboka, szeroka analiza tego, co dostali. Czyli wielka ilość danych, długa praca, bo analiza tych danych trwała kilka lat, wnioski, informacje i właściwie na tym, co zrobiło OCCRP, pracowała cała reszta dziennikarzy. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Piszemy i robimy materiał o pewnych przelewach, które miały miejsce 2-3 lata temu na konto państwa firmy. Wyniki przelewu. Zna pan taką spółkę, która się nazywa Tottenham Management? Nie, w ogóle.
Dostawali państwo po 499 tysięcy dolarów amerykańskich. Państwo posiadacie jakąś informację? Chcemy usiąść spokojnie się podzielić. Ten wycinek Polski, jaka to skala? Mówimy o 10 milionach dolarów, które przefrunęły przez polski system bankowy. Owszem, to się może wydawać w porównaniu z 22 miliardami na całym świecie, które przeszło, niewielki wycinek, ale co nam to mówi? Mówi nam to bardzo ważną rzecz, że totalnie nie ma kontroli nad systemem bankowym przez instytucje, które powinny sprawdzać. Banki, które przelewały pieniądze na konta polskich firm w polskich bankach, te banki konkretnie, to jest Łotewski i Mołdawski Bank, one były już notowane, były sprawdzane, były prześwietlane przez różnego rodzaju służby odnośnie prania brudnych pieniędzy. W przypadku Łotewskiego Banku wiadomo było, że współpracuje z meksykańskimi kartelami narkotykowymi, że współpracuje z szmuglerami broni na całym świecie i nikomu, żadnemu menadżerowi, żadnemu bankierowi nie zapaliła się czerwona lampka, że od tego banku nie powinien przyjść nawet dolar. Czy banki wiedzą, że piorą brudne pieniądze? Dobre pytanie. Miałem wrażenie, kiedy robiliśmy ten materiał, że banki były zdziwione. Kontaktowaliśmy się z większością banków, która się pojawia w tej sprawie, polskich banków. I pomijając to, że zdarzały się historie, że w pierwszym podejściu bank stwierdził, nie, nie mieliśmy takich transakcji, to nieprawda. Kiedy pokazywaliśmy numery kont, nazwy firm, daty, bank się mitygował, mówił, o, rzeczywiście coś takiego było. Więc to było dziwne. Dziwny jest też jakby zgodny ton odpowiedzi wszystkich banków. Nie możemy udzielać informacji o naszych klientach. Zawsze monitorujemy podejrzane transakcje, nic ponadto. Od każdej transakcji jest prowizja, z każdego dolara jest prowizja. Bankom po prostu nie opłaca się, one obracają tymi pieniędzmi, te pieniądze leżą na ich kontach, to są ich aktywa i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę to banki są tymi pierwszymi, które jak przychodzi jakiś podejrzany przelew z podejrzanej firmy czy z podejrzanego banku, to banki powinny zawiadomić, według prawa polskiego, powinny zawiadomić inspektorat finansowy, że mają podejrzenia i wspólnie powinni na tym pracować. Jeżeli, tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje. Jeżeli banki mają prowizję od pieniędzy, które do nich przychodzą, to myślę, że po prostu chciwość przesłania im oczy. Takie sprawy pokazują, że ta robota ma sens. A jeszcze bardziej pokazują, że sens ma praca w zespole i skrzykiwanie się dziennikarzy do tak dużych tematów. Myślę, że w pojedynkę byśmy nie dali rady, nie wiem, setnej części tego opowiedzieć, co udało się opowiedzieć dzięki współpracy dziennikarzy z tylu krajów. Dopóki prawo się nie zmieni, dopóki nie będzie transparentności, to takie materiały jak ten pokażą tylko pewien wycinek, ale tak naprawdę nigdy nie dojdziemy do tego, kto jest architektem takiego systemu i kto na tym najwięcej skorzystał, kto najwięcej ukradł i kto najwięcej mógł przeprać pieniędzy z przeróżnych przestępstw.